Około pierwszej w nocy rozpoczęły się ćwiczenia na stacji metra Stadion Narodowy. Pozorowany atak terrorystyczny z użyciem silnie toksycznej substancji chemicznej w pociągu metra i na peronie. Taki był scenariusz. W akcji ratowniczej wzięły udział poza służbami metra także straż pożarna, wojsko i policja. W specjalnych namiotach odkażano porażonych, by można ich było przewieźć karetkami do szpitali. Służby wyposażone w specjalne kombinezony współpracowały w rozmaitych obszarach zagrożenia. Był to jeden z 6 epizodów ćwiczeń Patrol 15, które są sprawdzianem krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej podczas drugiej ogólnopolskiej wystawy znaków graficznych odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona projektowaniu znaków i identyfikacji wizualnej. Na dyskusję po co miastu logo przybyły tłumy. Wystawa odtwarza legendarną pierwszą ogólnopolską wystawę z 1969 roku. Pokazano wówczas ponad 300 znaków, a wśród nich słynne CPN-u, Mody Polskiej, Unitry czy Telimeny. Druga część ekspozycji to tyle samo znaków z lat 2000-2015. Promieniowanie. Sceny z życia Marii Skłodowskiej-Curie to najnowszy spektakl Teatru Mazowieckiego. To opowieść o życiu wielkiej uczonej, ale nie biografia. W monodramie Ewy Węcel szkolna wiedza o naszej noblistce zderza się z prawdziwym życiem. Życiem żony i matki emigrantki i naukowca w czasach, gdy nauka zarezerwowana była przede wszystkim dla mężczyzn. Premiera 25 listopada. Ponieważ świąteczna iluminacja rozświetli Warszawę 5 grudnia, najwyższy czas na instalowanie jej elementów. Te świecące ozdoby, które warszawiakom podobały się najbardziej, pojawią się znowu. Prezent na krakowskim. Wielka bombka przy Karowej. Czy kareta przy placu na Rozdrożu. Będą też nowe propozycje, ale to niespodzianka. Już wkrótce miasto rozbłyśnie świątecznie. Żeby skrócić czas oczekiwania, przypomnijmy sobie, jak w niektórych miejscach wyglądało to w zeszłym roku. To nie dyskoteka. Tylko ursynowski turniej tańca sportowego, w którym wystartowało blisko 600 zawodników z 23 klubów. Jurorzy mieli dużo pracy. Zawodnicy zostali podzieleni aż na 71 kategorii w zależności od wieku i stopnia zaawansowania. Niekiedy trzeba było pokonać do 30 konkurentek, żeby znaleźć się w finale. My wraz z trenerami, rodzicami i dziadkami obserwowaliśmy jedną ze zdecydowanie najmłodszych grup. www.um.warszawa.pl